Witam serdecznie na moim gameplayu Cywilizacji 5 jako Imperium Osmańskie. Gramy jako Imperium Osmańskie na mapie typu Pangea, w rozmiarze dużym, z 8 cywilizacjami, 16 państwami i miastami. Tempo gry szybkie, surowce są ustawione na strategicznym balansie, co oznacza, że mamy gwarantowane konie i żelazo w obrębie naszej stolicy. Czyli tak naprawdę w obrębie 3 kafelków od położenia naszego settlera. Patrząc na nasz start, nasza cywilizacja nie jest specjalnie dobrą cywilizacją. Nawet nie nazwałbym jej przeciętną, jest raczej jedną z gorszych. W każdym razie, patrząc na nasz start, wygląda on cudownie. Już na samym początku mamy dwa bardzo dobre kafelki, czyli tą pszenicę. Te dwie pszenice. Kawałeczek dalej mamy genialny zasób, czyli sól. Jesteśmy nad rzeką, nad brzegiem morza. Właściwie ciężko czegoś chcieć więcej. Jedynym problemem, który można dostrzec w tym starcie, to to, że nie ma zbyt wielu wzgórz w bezpośrednim obrębie miasta, co może oznaczać, że w przyszłości produkcja tej stolicy nie będzie specjalnie zachwycająca. Tutaj widzimy jedno wzgórze, ale jest ono dopiero w trzecim pierścieniu, czyli oddalone o 3 kafelki od głównego miasta, to wzgórze już jest poza zasięgiem. Mimo że start jest świetny, to nim się osiedlimy, lepiej zeskautować co nieco. Widzimy, że tutaj mamy nieco więcej soli. Dobrze, spróbujmy przejść w tą stronę. Ha! Interesujące. Krater Beringera. Cud natury. Niekoniecznie jeden z najlepszych. Zobaczymy. Nie będzie jakimś wielkim priorytetem zasilania tego cudu natury. Ale być może się o to pokusimy, zwłaszcza że jest tutaj także w zasięgu tego potencjalnie drugiego miasta sól. Dobrze, załóżmy naszą stolicę. Nacisk na produkcję. To zamykamy. Na razie nie stać nas, żeby kupić sól, ale prawdopodobnie jak tylko zdobędziemy dość złota, to się o to pokusimy. Zwiadowca. Badania. Zaczniemy od garncarstwa. Prawdopodobnie następne będzie hodowla zwierząt. A żeby odsłonić konie. Kolejna sól. Sporo pustyni. 13 punktów kultury. Ok. Ciągle jedna tura do wyboru. Prawdopodobnie weźmiemy tradycję. Raczej standardowy wybór. Raczej standardowy wybór w większości sytuacji. Dobra. Tak, weźmiemy tradycję. Jedyną realną alternatywą dla tradycji jest wolność. Aczkolwiek wolność wymaga zbudowania dużej ilości miast, co jest ciężkie na wyższych poziomach trudności, jako że zadowolenie będzie głównym ogranicznikiem rozwoju naszego imperium. Tradycja jest idealna dla cywilizacji wysokich, czyli składających się z niewielkiej ilości bardzo dużych miast. Optymalna ilość miast dla tradycji to 4-5 miast. Generalnie tradycja nawet na 3 miastach może być całkiem znośnym wyborem. Pierwszy poziom tradycji daje nam od razu 3 kultury, to znaczy, że względnie szybko będziemy mogli otworzyć kolejne poziomy tego ustroju. Ja chcę zwlekać. Przejdźmy do następnej tury. Ok, pierwsze państwo miasto. Wojownicze. Czyli takie, które potencjalnie może dawać nam jednostki wojskowe, jeżeli staniemy się jego przyjaciółmi. Jest to dla nas szczególnie interesujące. Dobrze, mamy naszego zwiadowcę. Możemy wybrać produkcję. To będzie drugi zwiadowca. 3 tury do garncarstwa, 3 tury do zwiadowcy. Garncarstwo może być nieco wcześniej, jeszcze będziemy mieli przyrost populacji. Ale to nie oznacza, że zwiadowca będzie nieco wcześniej. Dobra. Okej, nie ma żadnego powodu, aby nie kupić. Teraz jak poznaliśmy państwo miasto, dostaliśmy od niego pieniądze. Poznaliśmy je jako pierwsi, więc było to 30 sztuk złota. Coś, co się świetnie składa, bo możemy kupić ten kafelek z solą.
Świetnie, świetnie. No dobrze. To nie jest to, co byśmy chcieli. To jest lepszy kawelek, jeżeli chodzi o rozwój. A, jesteśmy jakimś... Nie wiem, co jest z tymi mapami, ale czasami mam wrażenie, że są dość szalone. Tutaj już prawdopodobnie jest wszędzie wybrzeże i tak naprawdę nie ma żadnego dobrego miejsca na osiedlenie się. Potencjalnie tutaj na wybrzeżu. To jest takie trochę dziwne miasto. A włożymy jedną turę w robotnika. Wow, jeszcze więcej soli, okej. Okay. Więc miasto gdzieś tutaj będzie jak najbardziej pożądane. Tutaj może być coś ciekawego, tak to wiemy. Dobra. To jest w porządku. Odkryliśmy garncarstwo. To dobrze dla nas. Pierwsza budowla kaplica. Chcemy uzyskać panteon. Najlepiej taki, który będzie dawał nam wiarę. No, soli. Być może panteon związany z pszenicą. Bodajże jest taki jeden. Ustrój. Oligarcha sama w sobie jest bezużyteczna, ale otwiera drogę do legalizmu i do, tak powiem, najbardziej smakowitych końsków z tradycji, czyli właściciela. Właścicieli ziemskich i monarchii, że to jest tutaj. Dalej hodowla zwierząt, żeby odkryć konie. Dodatkowa populacja, nieźle. Całkiem nieźle. Dobra, jak wygląda to miejsce ewentualnie na miasto? Jest jeszcze jakiś bizon. Miasto tutaj nie jest złym miastem, aczkolwiek nie ma żadnego nowego zasobu luksusowego w swoim obrębie. Traci krater Beringera, czyli miasto tutaj potencjalnie byłoby lepsze. Sięgnęłoby jeszcze krateru Beringera, który w pewnym momencie będzie całkiem dobrym gatunkiem, jeżeli będziemy mieli już w miarę dużą populację w tym mieście. Obóz barbarzyńców. Troszkę to wygląda tak, jakbyśmy byli porządnie izolowani na tej mapie. Teraz się okaże. Jeszcze więcej soli, fantastycznie. Okej, okay, są jeszcze kraby. Dobra, to jest już kolejny zasób luksusowy. Bardzo fajne nabrzeżne miasto. Trzy różne zasoby. Tu w tym miejscu to jeszcze złapie nam tą oazę, chociaż ją prawdopodobnie zdąży zająć to państwo miasto. Dobra, idziemy tutaj dalej. Dobra, tutaj prawdopodobnie będzie nasze drugie miasto, w miarę naturalne, i mamy Babilon. Do widzenia panu. Super. Dobra, sprawdźmy, ok, mamy kolejne państwo miasto, kolejne 30 sztuk złota, bardzo fajnie. Merkantylistyczne, czyli może dawać potencjalnie sporej ilości szczęścia, aczkolwiek nie jest łatwo konkurować z sztuczną inteligencją. Jeżeli chodzi o względy państw miast, trochę wiary dostaliśmy. Jesteśmy ciągle dość daleko od panteonu własnego. Trochę szkoda. Dobrze, czyli mamy potencjalnie dwie lokacje na miasto, tylko że gdzie znajdziemy lokację trzecią? To jest trochę pytanie. Skończy się nam kaplica. Sofia jeszcze jest dość daleko. Aha, są, okej. Okay. No dobra. Tylko jedne konie w obrębie stolicy, tylko tyle jest gwarantowane, więc nie ma co marudzić. Okej, okay, tutaj też dużo kur. No nie ma wyjścia, trzeba budować górnictwo. Musimy być w stanie budować kopalnie. Dobra, nie mam przeciwko temu robotnikowi. Kolejną rzeczą będzie spichlerz. O, na razie pracujemy optymalnie. Jak będziemy mieli przyrost, to ta pszenica się przyda. Wszędzie naokoło pełno soli. To niby jest całkiem niezłą sytuacją. Ale generalnie rzecz ujmując, potrzebujemy więcej zasobów luksusowych niż tylko sól. Technologia z chatki, okej, okay, trochę się zamyśliłem. Możemy założyć panteon. Dobra. Naprawdę to całkiem fortunne. To jest jedno, że technologia z drugiego
rzędu, czyli jedna z tych droższych. To jeszcze taka, której będziemy potrzebować jak najbardziej, do tego przyłączyć nasz trzeci luksusowy zasób. Do drugiego luksusowego będziemy potrzebowali kadzidła, ale z tym się nie musimy spieszyć, bo w końcu nie mamy nawet żadnej jasnej lokacji na miasto numer 3, więc bez paniki pod tym względem. Co my tu mamy? To nas nie interesuje, wino i kadzidło niekoniecznie, to też nie. To ciekawe, ale zbyt późno by miało jakiekolwiek znaczenie. Bóg Słońca. Interesujący panteon nie pozwoli nam uzyskać własnej relikwii. A relikwia to nie jest najgorsza rzecz. To jest interesujący panteon, biorąc pod uwagę to, jak wyglądają nasze przyszłe miasta i chyba na niego się rzeczywiście skusimy. Może żywność z pszenicy też nie byłaby zła. Okej, matka ziemia. Niech, że tak będzie. Czyli już generujemy trochę wiary, fajnie. A powoli możemy wracać, myślę, tym panem bliżej naszych ziem. Zobaczcie, gdzie są granice tego Babilonu. Pomysł jest taki, żeby ukraść drugiego robotnika od Sofii. Generalnie państwo miasto będzie miało kolejnego robotnika w okolicach 4 populacji równej 4. Ok, jesteśmy pierwsi, które by spotkali. Ciekawe. Ok. Zobaczymy, jak ci przeżyją, to będziemy mogli... przeżyli. Mamy górnictwo. Kolejna rzecz, kalendarz możemy trochę opóźnić. Czy nie byłoby to najlepsze? Nie, najpierw pismo, popracujemy trochę nad nauką. Udało nam się całkiem szybko zdobyć panteon, co jest dobrą wiadomością. Robotnik jest już prawie skończony. Po skończeniu tego robotnika zaczniemy budować osadnika. Populacja 4 to taka, powiedzmy, typowa populacja, przy której... Okej, tam jest sam Babilon. Nie mam żadnego państwa miasta, które byłoby realnie nie... dobra, rozrosło się tutaj, to jest okej. To jest lepszy kafelek póki co. Jak zaczniemy... Chociaż tak naprawdę nie... Naprawdę zostaniemy przy tym. I jako następna wrzućmy osobnika. Dobra. Pierwsza rzecz to tutaj kopalnia. Zwiedzamy dalej. Możliwość przyjęcia legalizmu, czyli darmowy monument we wszystkich 4 miastach. Ok, produkujemy osadnika. No, wygląda dosyć optymalnie. Chyba nie ma czego tutaj zmieniać tak naprawdę. 7 tur to nie tak mało. No, zobaczymy. Teraz cofniemy się w okolicy Sofia. Jest tam atakowana przez tych barbarzyńców. Proszę, znowu jesteśmy pierwsi, którzy poznają tu państwo miasto, czyli nikt tam jeszcze nie zbłądził. Okej, Babilon, ale niespecjalnie imponujący. Musimy budować kopalnię. Nasz pierwszy zasób luksusowy. Jego się doczekamy. Będzie niezbędny, kiedy będziemy zakładać nowe miasto. Żeby zabić paru barbarzyńców. Postaramy się zrobić i zyskać trochę wpływów. Kolejne państwo miasto, które poznajemy jako pierwsi. Jesteśmy całkiem bogaci, co nie jest złe. Co nie jest zupełnie złe, to powinno nawet dać wpływy tego państwa miast. Uj, troszkę się rozpędziłem przed nami do granicy, to nieistotne. Państwo miasto, kiedy zostaniemy w jego granicach po zakończeniu tury, nieco się na nas denerwuje, stracimy tam trochę wpływów, ale to nie jest specjalnie istotne.
Dobra. Mamy pismo. Mostka, niech będzie, że tak. Problem z tym miastem, wokół tego się tak kręcę i chcę mu ukraść robotnika, jest taki, że póki atakują go barbarzyńcy, ten robotnik nawet jak się pojawi, to najpewniej będzie się chronił w samym mieście, co czyni go lekko bezużyteczny. Kalendarz, następna obróbka brązu. Łucznictwo możemy zdecydowanie opóźnić. Proszę, nikt nie poznał tych państw miasta, mimo wszystko nie ma w ich zasięgu żadnych starożytnych ruin, które moglibyśmy zeksplorować. Okej. A nie za bardzo jestem zainteresowany tym, żeby wiedział już teraz, gdzie jest moja stolica, chociaż jest dosyć daleko. Więc to nie jest jakiś potwornie wielki problem. Okej, mamy sól. Ciągle nie widać tego nieszczęsnego robotnika. Okej, bardzo, jak zwykle na tej Pangei standardowej jest bardzo, bardzo dziwny układ. Generalnie nie ma trzech miejsc. Gdzieś tutaj zakładam. Wzgórze, jakiś morski zasób, dwa razy sól. Albo nawet tutaj. Kamień, konie, okej, do przeżycia. Ale nic specjalnego, no nie ma dodatkowego zasobu luksusowego. Będziemy mieli trzy. Jeden luksus per miasto powinien być ok. A, tak czy owak. Ok, cofnijmy tego pana na razie, bo chcemy wyjść naszym... naszym osadnikiem w kierunku miejsca. Będziemy na pewno potrzebować... Dobra, spichlerz, biblioteka powinno być ok. Jesteśmy dość odizolowani, tak naprawdę nie musimy jakoś specjalnie martwić się o produkcję. O produkcję jednostek wojskowych. Co nam jakoś szczególnie nie grozi. Czy teraz możemy nieco przestawić? To jest lepszy kafelek. Co tym jest ok, chociaż ten będzie wkrótce lepszy. Dobra, jest nieźle. Szoszoni, gdzie oni się nam pojawili? Kładam, że gdzieś tam, bóg się zbliża. Dobrze, że akurat z innego kierunku niż ten, którym podążał nasz osadnik. Przejdziemy przez teren Wilna. Trochę się obrażą. Trudno. Kalendarz później chce... No okej. Gdzieś tam może warto byłoby łucznictwo zdobyć. Dobra, idziemy. Tak, no i teraz jest problem. Generalnie już nic więcej nie zeksplorujemy tak na oko. A wszystko jest odcięte przez wodę. Wszystko jest odcięte przez wodę. Tutaj będzie nasze następne miasto. Fascynujące. Dobra, i na założeniu tego miasta i ustawieniu jego produkcji zakończymy tą część nagrania. Oczywiście sól splądrowana. Takie jest życie. Czyli przez chwilę będziemy nieszczęśliwi niestety, ale to niewielki problem. Dali nacisk na produkcję. Sól przede wszystkim. I ustawiamy budowanie biblioteki spichlerza. Jako pierwsze. Tak, Stambuł ma. Jak tylko naprawimy tego kafelka. Właściwie jeszcze może ustawmy takiego szybkiego wojownika. Okej. To na tyle w tej części. Zapraszam ponownie. Wkrótce zobaczymy, jak nasze Imperium Osmańskie da sobie radę w przyszłości. Dziękuję i do zobaczenia.